Cześć, witam was wszystkich, ja jestem Wojtek. To już są nasze ostatnie zajęcia, nasze ostatnie warsztaty z tej serii. Razem ze mną będą prowadzić dzisiejsze warsztaty moi kiedyś koledzy ze studiów, teraz doktoranci, którzy prowadzą zajęcia. Teraz oddaję głos właśnie Mateuszowi, który pokaże wam jedną z trzech metod formowania ceramiki, którą tutaj wam przedstawimy. Mateusz wam pokaże odlewanie, Tim, Karina, Kuba pokażą wam prasowanie, a ja formowanie z masy plastycznej. Także zapraszam was bardzo serdecznie, ja już tutaj oddaję, także słuchajcie. Pierwszą masą, jaką będziemy się dzisiaj zajmować, będzie masa lejna. To jest masa, która zawiera spośród tych trzech mas, które dzisiaj będą omawiane, zawiera w sobie najwięcej wody. Jest to proces troszeczkę czasochłonny, także będziemy dzisiaj troszkę skakać. Na początku zaczniemy od pierwszego etapu, czyli od zalania formy. To są formy gipsowe, do środka których wlejemy sobie naszą masę lejną, po czym odczekamy chwilę, żeby zaczęły się tworzyć ścianki tego naczynka, które będziemy wykonywać. No i przejdziemy do dalszych etapów, o których będę mówił na bieżąco. Także bierzemy naszą masę lejną, jest jej tutaj dość troszkę, i wlewamy do formy. OK. Poczekamy chwilkę i za chwilkę wrócimy, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Cześć, dzień dobry, moim zadaniem i Kuby będzie przedstawienie wam w dniu dzisiejszym jednej z trzech metod formowania ceramiki, czyli prasowanie. W tym celu potrzebujemy proszek, potrzebujemy formę i potrzebujemy prasę. Będziemy akurat formować z proszku z AL2O3. Ten proszek wygląda tak. Jest to proszek, który możecie sobie porównać de facto z cukrem pudrem, który jak weźmiecie na rękę, to on się tak rozciera, zostawia taki biały ślad. I proszek charakteryzuje się tym, że mamy różną wielkość tak naprawdę ziaren, co skutkuje, jeżeli chodzi o nasze formowanie, niekoniecznie tym, że uzyskamy takie właściwości naszego materiału, jakie byśmy chcieli. Dlatego też zostało wymyślone coś takiego jak granulat. Granulat jest to specjalnie przygotowany proszek, którym w tym momencie już granule charakteryzują się tym, że mają zbliżony rozmiar i taki regularny, sferyczny kształt. W przypadku granulatu już możecie dostrzec tak naprawdę gołym okiem te granulki. Jeżeli mamy granulat, mamy też powiedzmy proszek, mamy formę, możemy przejść do prasowania. Forma w naszym przypadku składa się z trzech części. Najmniejszą wkładamy do środka. Przesypujemy też nasz granulat, który wcześniej sobie odważyliśmy. Jest go tutaj dokładnie 4 gramy. Wsypujemy do środka i umieszczamy jeszcze trzecią część, czyli stempelek. I tak przygotowaną matrycę możemy umieścić w prasie, co przedstawi Kuba. Dokładnie tak. I tak jak już wam powiedziała dzisiaj właśnie przed chwilą Karina, tak przygotowaną formę możemy umieścić na stole prasy. Umieszczamy ją centralnie na stole prasy. Równamy z górnym elementem, który powinien nam docisnąć formę. Zakręcamy zawór i przy pomocy takiej rączki przy tej prasie hydraulicznej nadajemy odpowiednią siłę, aby zaprasować pastylkę. Tutaj już odpowiednią siłę ja zadałem. Spróbujemy teraz tą pastylkę wydostać z formy. Żeby to zrobić w sposób bezpieczny, no to teraz odkręcamy ten zawór. Stosujemy taką nasadkę, która w sposób bezpieczny pozwoli nam wydostać tą pastylkę z formy. Musimy sobie to dokładnie wyregulować. I teraz już ręcznie po prostu przy pomocy tej regulacji podnosimy znowu poziom stolika. Pastylka będzie powoli wypychana. Żeby zachować bezpieczeństwo, należy to robić dosyć powoli, żeby ta pastylka nie uległa zniszczeniu, bo będzie taki gwałtowny moment przeskoku. O. Mamy. Pastylka, słyszeliśmy delikatny dźwięk wyskoku tej pastylki. Rozbieramy elementy. No i widzicie, że otrzymaliśmy gotową pastylkę. Dzięki temu, że zaprasowaliśmy ten granulat, widzicie, że to już jest taka forma stała, o stałym kształcie. Ona ma cylindryczny kształt i nadaliśmy jej przy pomocy tego prasowania już pewne lepsze właściwości związane z wytrzymałością tej pastylki. Natomiast nie są to jeszcze taka wytrzymałość, której my pożądamy.
Dlatego, że przy użyciu siły różnie, o, widzicie teraz, troszkę większej niż się spodziewałem, ale jednak udało się ją rozłamać, żeby ona była bardziej trwała, żeby te właściwości, żeby ta wytrzymałość była silniejsza, należy tutaj zastosować odpowiednią temperaturę, która doprowadzi do procesu spiekania. Ta temperatura nie może być zbyt wysoka, żeby nam nie doszło do procesu topnienia. Po te informacje zapraszamy Was serdecznie właśnie na nasz wydział i do naszej katedry. Dziękujemy. Ode mnie to wszystko. Jeszcze raz zapraszamy. Jeśli chodzi o to, co stało się u mnie, no to minęło już 15 minut od zalania naszej formy. Tutaj forma gipsowa zaczęła odciągać wodę z materiałowej, powodując to, że zaczęły się tworzyć ścianki na obrzeżach tej formy oraz ścianki naszego naczynka, które chcemy otrzymać. Teraz no, potrzebujemy pustego naczynka, żeby w przyszłości móc coś do niego na przykład nalać, bo tutaj będziemy mieli taki paluszek. Tu otrzymamy dzwoneczek. Dzwonek też potrzebuje środku przestrzeni. No więc nadmiar naszej masy lejnej po prostu wylejemy z powrotem. To wszystko jest w jakiś sposób ze sobą połączone, więc ostrożnie teraz muszę podchwycić, żeby mi się tutaj nic nie uszkodziło, bo jak się uszkodzi, no to właściwie nie mamy za bardzo o czym rozmawiać. No i teraz ja tutaj położę tą całą formę na tym zbiorniku. No i będę potrzebował jeszcze jakieś około 20 minut, żeby cała ta masa mi się wydała i żeby to, co jest w środku, też wyschło, żeby nabrało kształtu i będziemy wtedy mogli to spróbować rozformować. W tym momencie możecie sobie przygotować te przyrządy, o które Was prosiłem. Masę plastyczną, wałek, ja mam tutaj wałek taki dla dzieci, bo większy mi się nie przyda. Tutaj do tej doniczki zaraz sobie wleję wodę. Tutaj pokażę Wam metodę formowania z masy plastycznej właśnie taką uniwersalną, że jeżeli będziecie mieli wolny czas, będziecie chcieli się odstresować albo będziecie po prostu chcieli się wyżyć artystycznie, to będziecie mogli sobie z niej skorzystać po prostu w przyszłości. Nie wziąłem sobie nożyka, ale masa jest na tyle plastyczna, że mogę ją odciąć ekierką, także przydaje się, bardzo, bardzo przydatne narzędzie. Na samym początku ugniatamy glinę. Trochę nas to odstresuje, trochę nam rozgrzeje nadgarstki. Mniej więcej nie musi być idealna kula. Jak macie już sferę, możecie wyrwać mniej więcej na oko, tak żeby Wam się do dłoni zmieściła taką odpowiednią ilość. I ugniatamy ją dłonią na blacie. Ja tu będę robił kominek na świeczki, ale jeżeli będziecie chcieli, to możecie zrobić coś innego. Ja Wam tu pokażę metodę formowania właśnie z wałeczków. Są jeszcze dwie takie główne metody formowania, jeżeli chodzi o formowanie masy plastycznej. Można toczyć na kole garncarskim taką masę. No nie taką, bo tutaj mamy taką masę, która nam zaschnie. Możemy wygniatać. Wygniatanie polega na tym, że wbijamy palec i po prostu od samego spodu wygniatamy odpowiednią wysokość, nadajemy odpowiedni kształt. A dzisiaj będziemy formować właśnie z wałeczków. Także jeżeli macie już swoją podstawę, to teraz odmierzmy 3 cm średnicy na naszym cyrklu. Wbijamy mniej więcej cyrkiel na środku naszej masy. No i pewnie jesteście już doświadczonymi matematykami, bo mieliście bądź macie matematykę, więc korzystając z cyrkla wykreślamy koło. Ta masa, jeżeli pozostawicie ją samej sobie, ona nam wyschnie, także pamiętajcie, żeby tą kulę co jakiś czas nawadniać. Po prostu wsadźcie w końcówki palców opuszki do wody I obtoczcie wodą naszą kulę. No i teraz co? Jeżeli macie nożyk jakiś kuchenny, to korzystacie z nożyka. Ja zostawiłem go w plecaku, więc skorzystam z ekierki. No i wycinamy koło właśnie to, które wykreśliliśmy za pomocą cyrkla. I na czym polega metoda formowania z wałków? Polega to na tym, że bierzemy sobie część naszej kulki, naszej masy, bierzemy i rozwałkowujemy ją po blacie. No i nie wiem, czy robiliście kopytka kiedyś. Tak jak ciasto na kopytka rozwałkowujemy do zewnątrz, tak samo rozwałkowujemy naszą tutaj masę. Jeżeli macie już swój wałek, możecie go nawilżyć. Nie zapomnijmy o tym, bo on się musi przykleić do naszej podstawy. Obwijamy teraz naszą podstawę.
i starajmy się nakładać go równo, ponieważ jeżeli troszkę zboczymy z naszej podstawy, to wszystko wyjdzie w przyszłości. Mamy już nasz pierwszy wałek, no i co teraz? To w ogóle się przecież nie trzyma, więc bierzemy, znowu by mi się przydał nożyk, ale ekierka też przecież jest narzędziem wielofunkcyjnym. No i za pomocą ostrych krawędzi ekierki zadrapujemy zewnętrzną ściankę, tak żeby nam się poziomy połączyły. Teraz już w sumie macie większość informacji na temat tego, jak się formuje za pomocą właśnie wałeczków. Za pomocą tej metody możemy właśnie uzyskać fajne, nieregularne kształty. Nie uzyskamy identycznego drugiego takiego samego wyrobu. Także to już w ogóle dodaje wartości. Plus jeszcze to, że zrobiliście go własnoręcznie, po swojemu, jak chcieliście. Więc nie zrażajcie się, jeżeli wyjdzie wam trochę krzywo. Nie zrażajcie się tym, pamiętajcie, że to jest dla nas. Daje to jakby uroku i wyjątkowości naszemu wyrobowi. Kolejny wałek zaczynamy od miejsca, w którym skończyliśmy poprzedni, żeby nie było pustej przestrzeni. Kolejne wałeczki tutaj zadrapuję, żebyśmy mieli fajne ścianki. Nie zapomnijcie o tym, żeby co chwilę nawadniać waszą masę. Czy jak tam w ogóle, Mateusz, u ciebie? Dobrze. Tak? Myślę, że miałbym to pokazać. To pokazać? Moglibyśmy spróbować rozformować to, co tutaj nam się udało stworzyć. Ja to przesunę i Mateusz teraz wam pokaże, co i jak, jeżeli chodzi o formowanie, odlewanie. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze, co się działo dzisiaj na początku naszego dzisiejszego spotkania. Do tych form wlaliśmy masę lejną. Następnie odczekaliśmy chwilę, żeby się nam tutaj stworzyły ścianki. No i teraz możemy spróbować tą masę, tą formę rozłożyć. Fachowo to się nazywa rozformować. No i zobaczyć, co jest w środku. Więc ja podejmę taką próbę. Ściągam taką gumową osłonkę, która całą tą masę, całą tą formę trzymała w jednym kawałku. No i teraz tutaj spróbujemy to wyciągnąć. No i udało się. Tak wygląda połowa naszego dzwoneczka. Zobaczymy, mam nadzieję, że uda się nam go wyciągnąć w całości. Mocno się trzyma. O, jest! O! I tak wygląda nasz dzwoneczek. Tutaj mamy jeszcze pewne naddatki technologiczne, które są do usunięcia. One powstały podczas wylewania masy z formy. Natomiast zasadniczo to jest gotowy dzwoneczek, który teraz należy wysuszyć i wypalić w piecu. No to zobaczmy, co jest w drugiej formie. Spróbuję ściągnąć górną część formy. O tak. Okej, to mi się udało. Dobra. No to teraz ściągamy opaskę. No i spróbujemy zrobić dokładnie to samo. No nie, jednak chyba sobie nie poradzę, chyba mi się tutaj coś dosyć mocno zakleszczyło. Dobrze, to ja w takim razie ucieknę z tym poza scenę, dobrze? Nie chciałbym, żeby to było na liście największych śmiesznych rzeczy, które można zobaczyć na naszym wydziale. Zdecydowanie wolałbym, żebyście to zobaczyli na własne oczy. Wojtku, oddam tobie scenę, a ja do was wrócę, ponieważ ten dzwoneczek ma bardzo ciekawy kształt i chciałbym go wam pokazać. To ja wracam. Mam nadzieję, że wam się podobało. A teraz wróćmy do naszego kominka. Nawilżcie sobie teraz palce i ugniatajmy ścianki, troszkę zaciągając je też do dołu, przez co wyciągniemy trochę ściankę naszego wyrobu do góry. Przy okazji zlepimy ze sobą te wałeczki, które tutaj pierścień po pierścieniu nakładaliśmy. Cały czas wygniatam tą masę do góry. A tu widzę, nie wiem, czy kamera złapie, czy nie, ale Mateusz tu się przy okazji chwali, że mu się udało, więc... Tak, udało się nie z pełnym sukcesem, ale udało się rozformować przednią część dzwonuszka. To jest taki dzwonuszek, do którego można włożyć kwiat w domu, a na przedniej części mamy tutaj pięknie wypłoczone logo AGH. Także myślę, że umieszczając taki wazonik w piecu celem wypalenia,
Można by spokojnie później go postawić w domu, wlać wodę, dać kwiatuszka i będzie bardzo ładnie wyglądało na parapecie, na stole czy obok twojego komina. Tak. To ja może tak to tutaj położę, żeby ci też nie przeszkadzało. Nie przeszkadza. Czy zabiorę całkiem i to wszystko ode mnie. Okej, okay. No to super. Zrobiłem otwór, z którego później będzie... z którego będą się właśnie wydobywać promienie naszego płomienia. No, wygląda to w taki sposób. Jeżeli chcecie, to możecie sobie z drugiej strony wyciąć otwór na właśnie świeczkę, żeby łatwiej było ją wsadzać do naszego kominka, a nie wrzucać. Ja wziąłem tą ekierkę, postaram się zrobić. Nie obiecuję, że mi się uda. Zaraz mój kominek będzie gotowy. Mi się taki trochę, nie wiem jak, tak surowy, taki trochę niedokończony, taki właśnie, no surowy mi się podoba. Robię tutaj otwór na wkłady. No i mój kominek teraz jest skończony. Jeżeli wam popękała ścianka, zawsze możecie wziąć wodę, wygładzić delikatnie. Zawsze możecie wziąć ekierkę, tak jak mówię, moje ulubione narzędzie w pracowni, wygładzić delikatnie ściany, wygładzić górę i wasz kominek jest już gotowy. Co dalej z nim? Zostawiacie go, on sobie wyschnie. Powinien wyschnąć tak mniej więcej jeden dzień. I będzie nadawał się do użytku. Także dzięki, ja tu sprzątam i zaraz przejdziemy już do kolejnej części. No to jak już posprzątaliście, to chciałbym właśnie przejść już do ostatniej części naszego spotkania. Na samym początku chciałbym podziękować pani dr Magdzie za to, że pilnowała nas tutaj swoim okiem, za to, że patrzyła, doglądała, czy wszystko tutaj jest poprawnie pod kątem merytorycznym i praktycznym. Chciałbym też podziękować dwóm osobom, które były na każdym spotkaniu, jednak nie było ich w kamerze. Może czasem pojawiły się jakoś tak kątem, łokieć właśnie mogliście zobaczyć. Chciałbym właśnie podziękować pani Paulinie i panu Leszkowi. Chciałbym podziękować też wszystkim osobom, które prowadziły nasze warsztaty. No i zapraszam was wszystkich do obejrzenia jeszcze właśnie spotu Dni Otwartych i do obejrzenia spotu sekcji wydziału, tak mam tutaj napisane, no bo nasz wydział jest sekcji. Niektórzy uważają, że najpiękniejszy budynek, ja też tak sądzę, także zapraszam do obejrzenia i dzięki wielkie, że byliście. Następne warsztaty we wrześniu. Dziękuję.